Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Stabilizacja to jest temat dzisiejszego odcinka, mięśnie brzucha to jest temat dzisiejszego odcinka, poprawa funkcjonowania barków to jest temat dzisiejszego odcinka. Istnieje wiele ćwiczeń, które mogą wpływać na te strefy, ale jest jedno, które wpływa na te wszystkie części ciała w tym samym momencie. I teraz w czasie treningu siłowego najczęściej wykonuje się te same wzorce ruchowe, czyli wykonuje się wzorzec pchania, wykonuje się wzorzec ciągnięcia, wykonuje się wzorzec wykroku, przysiadu, skłonu do przodu i rotacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której ludzie dosyć często zapominają, mianowicie obciążenie w czasie chodu. I teraz nie oszukujmy się, ale obciążenie w czasie chodu czy spacer z obciążeniem to jest czynność, którą się wykonuje bardzo często w ciągu dnia. Jeśli jedziesz na zakupy w niedzielę czy w sobotę do marketu, robisz zakupy na cały dzień, potem trzeba te walizki wnieść. Nierzadko to są bardzo duże ilości kilogramów. Trzeba być na tyle silnym i sprawnym, żeby być w stanie przenosić obciążenia bez uszczerbku na zdrowiu, bez przeciążenia struktur, przede wszystkim bez uszkodzenia kręgosłupa, bez nadmiernego przeciążenia barków. Bo jeśli trzymasz siatkę z zakupami lub coś ciężkiego w jednej ręce i musisz przechylać się w bok, żeby ją utrzymać, jeśli trzymasz coś ciężkiego z przodu i musisz odchylać się w tył, żeby to utrzymać, to znaczy, że twój korpus i twoje mięśnie brzucha są zbyt słabe, żeby przeciwdziałać temu obciążeniu. W związku z czym trzeba tak obciążać ciało i wykonywać takie ćwiczenia, żeby móc utrzymać sylwetkę wyprostowaną nawet w momencie jednostronnego zaaplikowania obciążenia zewnętrznego. Teraz ćwiczeniem, które rozwiązuje te wszystkie problemy, jest spacer ze sztangielką, spacer ze sztangielkami. Absolutnie kluczowym czynnikiem w czasie wykonywania tego ćwiczenia jest idealna, ustawiona w osi sylwetka. Jeśli złapiesz ciężar i przechylisz się w bok, to ćwiczenie już nie działa. Teraz Kacper, złap sztangielkę, nie staraj się korygować za bardzo. O, najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją. Obciążenie znajduje się w jednej ręce, a cały kręgosłup, klatka piersiowa przesunęła się w bok względem miednicy. I to jest sytuacja już nieprawidłowa. Teraz pierwsze, co trzeba zrobić, to skorygować to ustawienie, spionizować i wypośrodkować ustawienie ciała, tak jak teraz to zrobił Kacper. Okay. Wyprostować linię barków, tak żeby barki, sutki, miednica, dolne kąty żeber były na tej samej wysokości. Ramię odwodzicie, dobrze jest zrotować ramię zewnętrznie, bo to lepiej wpływa na ustawienie sylwetki. I teraz trzymając taką pozycję, brzuch napięty, wciągnięty, wykonujesz drobne kroki, optymalnie, niech to będzie 50 powtórzeń, do przodu. Pięknie. I to jest wariant, który stosujecie w momencie, kiedy jedna strona jest w jakiś sposób słabsza lub chcecie zaangażować jedną stronę ciała. Oczywiście po wykonaniu 40-50 kroków, trzymając sztangielkę w jednej ręce, krótka przerwa i przechodzicie do wykonania tego ćwiczenia drugą kończyną. Jest jeszcze druga wersja tego ćwiczenia, która wpływa nieco mocniej na zwiększenie stabilności siły przedniej strony ciała. I to jest spacer farmera, ale ze sztangielkami uniesionymi nad głowę na wyprostowanych łokciach. W tym wariancie stosujecie mniejsze obciążenie, mniej więcej na poziomie 20-25% ciężaru ciała, ale łącznie. Czyli nad głową musi mieć łącznie, trzymając dwie sztangielki, 25% masy waszego ciała. W tym wariancie jest bardzo ważne, żeby łokcie były absolutnie wyprostowane. Jeśli nie jesteś w stanie wyprostować łokci, trzymać wyprostowanych nad głową ramion, nie do końca to ćwiczenie jest dla ciebie dobre. Dlatego, że jeśli ktoś robi to ćwiczenie mając zgięte łokcie, no to troszeczkę będzie zbyt obciążający dla stawów ramiennych i nie będziesz w stanie tego ćwiczenia zrobić optymalnie. Więc przenosisz sztangielki nad głowę, łokcie są wyprostowane i lecisz szybkie kroki do przodu i znowu robisz 40-50 kroków. Tutaj uważajcie, bo w tym ćwiczeniu dosyć trudno jest wyhamować. Hamuj, ok? Obracasz się w drugą stronę i lecisz. Znowu nad głowę, ok. Właśnie. Tylko nie złączasz sztangielki. Ok. Spacer farmera i różne jego warianty to są fantastycznym ćwiczeniem, które dodane do wykonywania ćwiczeń w innych wzorcach ruchowych sprawi, że twój trening będzie stawał się treningiem kompletnym. Dodanie spaceru farmera pozwoli ci na zwiększenie siły ciała, pozwoli ci na zwiększenie siły przenoszenia jakichś ciężarów na dalszą odległość i niewątpliwie sprawi, że twoje ciało stanie się po prostu sprawniejsze.
Więc jeśli ten materiał Wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby dostawać informacje o nowych filmach. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.